Cześć tu Eni witam Was znowu po no, chwilowej takiej przerwie. No znowu dłużej mi nie było jak na mnie, ale dzisiaj już przechodzę wreszcie z jakąś tam pracą. No ostatnio u nas trochę taki ciężki czas, ponieważ no znowu na zmianę gdzieś tam dzieci chorują, no jakieś tam wiecie niewielkie objawy typu katar czy coś takiego, ale jednak no dopiero to synek był chory, wyzdrowiał, a teraz zaś córa coś tam ma, więc no znowu taki okres w ogóle ciężki. Tą całą naszą sytuacją w dalszym ciągu pandemiczną, z tymi różnymi zdalnymi, raz tak, raz siak, już idzie dostać, ale wracając, bo no jakoś tak wiecie, też zrobiłam tą kartkę i tak leżała, i znowu miałam ją nagrać, i tak co chwilę przez to wszystko przekładałam. No wiadomo, jak dzisiaj chorują, to w ogóle nie mam jakiegoś tam humoru yy, i myśli, żeby w ogóle gdzieś tam nagrywać na YouTube'a, yy, więc wtedy sobie w ogóle odpuszczam. Ale no, już najwyższy czas coś wrzucić, bo mówię, no nie jest im nic takiego poważnego, więc stwierdziłam, że dzisiaj już myślę, że też Twórci będzie coraz lepiej, dlatego siadłam do nagrywania. Yy, zanim Wam jednak yy, pokażę tą pracę, to chciałam. Yy, no pokazać, jak zawsze, z czego korzystałam e, i opowiedzieć troszkę więcej, ponieważ praca, którą Wam dzisiaj pokażę jest to praca warsztatowa. E, tak, e, zapisałam się na warsztaty, które ogłosiła na początku roku Olga Bielska. E, chodzi o te warsztaty z elementami pop-up. E, wiecie co, długo się w sumie nie zastanawiałam, bo cena była na tyle fajna, że stwierdziłam, że dla samej motywacji warto kupić, bo wiecie, co innego jest, jak się samemu chce do czegoś tam siąść, poszukać, a co innego jest, jak jest grupa, jak się chce pokazać, co się stworzyło. I wiecie, jest live, chce się aż tworzyć, bo wiecie, tych elementów pop-up, tych różnych tutoriali. Na zagranicznych kanałach można znaleźć mnóstwo. I ja sama w tamtym roku korzystałam nawet z jednego, w sumie z dwóch, ale od tej samej osoby, bo robiłam takie dwa nowe elementy dla mnie w albumie, który robiłam dla Kasi Munabi z kolekcji Nightfall i tam był jeden element i robiłam też do tego kartkę z takim elementem właśnie ruchomym. Ale to było wszystko, jeżeli chodzi o taką naukę przeze mnie, gdzie sama wyszukałam i się nauczyłam, tak też, jeszcze robiłam kartki po Światowym Dniu Scrapbookingu z takim najprostszym elementem podnoszonym, moim pierwszym, wtedy, no na lewie, a nie tworzy. Robiłam taką kartkę właśnie, gdzie jakiś tam element był, jakby troszkę w powietrzu. I no wiecie, robiłam te podstawowe takie kartki w sumie wam zaraz pokażę, bo jedną mam, bo zrobiłam ją właśnie taką dla siebie pokazową. O, dobra, sięgnęłam sobie po nią. Chodzi mi, wiecie, o takie, no to takie to już robiłam. Kilka nawet u mnie tego typu kartek powstało, więc to ok. Ale no chciałam się nauczyć nowych form jakichś takich, wiecie, różnych fajnych rozwiązań które widuję w albumach z ruchomymi elementami, więc stwierdziłam, że skoro można tutaj korzystać z własnych kitów, to czemu nie? Cena, słuchajcie, tych warsztatów to była 50 zł, ale jak się kupiło te warsztaty do podejrzewam, jak dobrze pamiętam, 15 stycznia to kosztowały 35 zł. I nawet była jeszcze obiecana właśnie już wiem, że będzie zniżka na kolejną część, więc tym bardziej się gdzieś tam skusiłam, bo jak już zaczynam to wiadomo raczej będę kontynuować. bo te warsztaty składają się z kilku części. Ma być i kilka części. Każda część składa się jakby z kilku spotkań. I na przykład na takiej pierwszej części robiliśmy jedną kartkę, którą właśnie Wam za chwilę pokażę, drugą kartkę DL, też taką fajną z łączką, którą oczywiście jak zrobię, też Wam zaprezentuję. I właśnie będziemy robić album cały, więc, no, wow. No, dwie kartki i album z ruchomymi elementami za 35 zł za samą wiedzę. Uważam, że to jest super cena. Oczywiście, można było sobie tam dokupić kit, ale akurat Olga album będzie robiła z kolekcji, tej takiej japońskiej, od Scrapboysów. Ja, no, nie za bardzo lubię tą kolekcję, bo no nie miałabym jakichś zdjęć nawet tam umieścić. To nie są moje takie klimaty. Gdzieś tam, jak dostałam w gratisach jakieś elementy czy coś, no to no wykorzystam je, bo mam taki jeden pomysł na coś drobnego, ale. Jeżeli chodzi o samą kolekcję, żeby robić z niej album, no to typowo nie moje klimaty, więc ja sobie będę robiła prawdopodobnie ten album z kolekcji. Scrap O'Clock z tymi księżniczkami z tej nowej. Jeszcze nie zdecydowałam tak na 100%, ale wydaje mi się, że właśnie tą potnę. Kartkę tą właśnie, którą wam zaraz pokażę, też robiłam właśnie, jak widzicie, z innej kolekcji. Olga robiła ze Scrap and Me, ale ja już właśnie tą korekcję, z której ona korzystała, nieraz ciałam i już mi się przejadła. Już mam też jej resztki, więc stwierdziłam, że już nie tym razem no i jedynie co to kupiłam kit do drugiej kartki ponieważ i tak miałam te papiery kupić, bo korzystała akurat z nowych na rynku ze Scrap and Me tej takiej słonecznikowej więc tam akurat kit sobie kupiłam ale może nawet zrobię dwie, zobaczymy jak tam w sumie wyjdzie, bo też trochę czasowo mam ostatnio no go mało przez te różne znowu Choroby i tak dalej, ale może się uda. No i cóż, jeszcze Wam mogłabym powiedzieć o tych warsztatach? No chyba w sumie wszystko zawarłam. Mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że jest fajna atmosfera, że właśnie bardzo mi się podobało to, że. Po, tych, po tym pierwszym spotkaniu, po zrobieniu tej pierwszej kartki, jak dziewczyny wstawiały zdjęcia, to niesamowite było to, że właśnie dlatego, że można było korzystać z własnych produktów, to każda prawie kartka była z innej kolekcji i naprawdę fajnie się to oglądało, bo no wiecie, ta sama praca, a zupełnie inne jakby powstały. No, były naprawdę przeróżne pomysły, bo i takie kwiatowe, i jakieś magiczne, i właśnie jakieś takie baletowe no z kosmosem, no przeróżne kolekcje były pocięte, więc naprawdę przyjemnie się to oglądało i też motywowało, żeby pokazać i swoją pracę. Dlatego właśnie wzięłam też udział w tych warsztatach nie tylko dlatego, żeby gdzieś tam poznać. Ale wiecie, na takich warsztatach zawsze można się o coś dopytać, chociażby nawet o same materiały. Jak oglądamy coś nawet na zagranicznym tutorialu, to wiecie, pokazane jest, jak to zrobić, ale niekoniecznie jest mowa o papierach, o grubości, o jakości. I ja właśnie się dowiedziałam, że korzystałam do takich rzeczy z niekoniecznie dobrych papierów, bo mój. No, mi się przy takiej kartce tego typu, nie tej, ale inną, jak robiłam ostatnio dla Bratanicy, zaczął faktycznie delikatnie. Miałam wrażenie, że rwać. Ja sobie go tam zabezpieczyłam odpowiednio, ale właśnie wydarzyło mi się to, o czym mówiła nam Olga, dlatego też dowiedziałam się, że jednak te papiery do takich pop-up elementów muszą być jakieś tam inne. Więc wiecie, no takie rzeczy właśnie w takich warsztatach można się fajnie dowiedzieć, podpytać. I yy, yy, też wiecie, sama atmosfera fajna jest, fajnie się razem tworzy, bo ma się wrażenie, że się z kimś to robi. Yy, I wiadomo właśnie to motywuje, żeby od razu zrobić, pokazać, pochwalić się, nie przekłada się tego, a tak to bym jeszcze może miesiącami się zabierała do tego, żeby jakiś element przećwiczyć i pewnie. Mało by z tego wyszło, albo bym tam jeden zrobiła, czy dwa na rok znowu i tyle. Więc tutaj na pewno gdzieś tam będę to ciągnęła, próbowała i od razu robiłam, bo dla mnie trochę takie kupowanie warsztatów, a potem nie robienie z nich pracy jest troszeczkę takie mało sensowne, albo przekładanie, bo jak przekładamy, to już wiem od niektórych dziewczyn, że tak przekładają, przekładają i no dalej te pudełka z kitami leżą, a prace nie zrobione, więc no nie polecam tego, bo to się potem źle kończy. Lepiej od razu zrobić, póki jest wena, póki właśnie są pomysły, póki wszystko jest na świeżo. Bo i pamiętamy dobrze, jak to zrobić. I też wtedy właśnie jest fajna motywacja, żeby pokazać. A takie obejrzenie live'a, a nie zrobienie, nie przećwiczenie samemu, to jest troszeczkę dla mnie jak z nauką jazdy, wiecie, wkujemy teorię, może jeszcze do praktycznego podejdziemy, ale potem na przykład nie jeździmy tym samochodem, więc wszystko nam wylatuje, e, czy tam z nauką języka jakiegoś obcego, więc no nie, ja jestem z tych, co jestem na tak, jak już to nie zapłaciłam, e, nawet jeżeli to jest tylko 35 zł, to gdzieś tam mi szkoda, no i chcę zrobić, pokazać, nawet wiecie, pokazać teraz mężowi... E, no co to na tych warsztatach, tak robiliśmy, czego właśnie się można było nauczyć. No i wiecie. No, i ja lubię zobaczyć, jak sami mi to wyjdzie, i czy w ogóle mi to wyjdzie. Także ja siadłam, zaraz też zrobiłam, tylko tak jak mówię, nie miałam Wam kiedy nagrać. No i z czego ja korzystałam i dlaczego akurat ta kolekcja. No jak widzicie, mam tutaj Lemon Craft kolekcję Elegance kolekcja, która troszkę mnie przeleżała, ale bardzo chciałam ją pociąć. Na początku miałam korzystać z innych papierów, ale dopiero potem sobie zdałam sprawę, że te moje wycinanki z tyłu mają napisy i niestety będzie to widać. Wiecie, nazwy producentów i tak dalej, bo to była strona okładkowa. Więc musiałam na szybko wybrać coś innego, a akurat te elementy sobie wcześniej pociąłam, więc też to, a dwa no ta kartka zostaje u mnie bo jak ja robię coś na warsztatach a jeżeli chodzi o taką pierwszą pracę no ostatnio już jak korzystam z Olgi właśnie moich pierwszych warsztatów to robiłam skrzypce one wiszą u mnie na ozdobę robiłam też kartkę która do tej pory jest u mnie bo są tam ręcznie robione też kwiaty i no Wolę sobie zostawić tą kartkę, żeby jakbym chciała zrobić podobne, żeby miała na wzór. E, gdzieś tak jednak, wiecie, pierwsze warsztaty to już w ogóle na pamiątkę się chcę zostawić. I tak samo mam tutaj, że chciałabym sobie zostawić tą kartkę. E, tak też, wiecie, y, nawet żeby pokazywać na wzór, y, co można robić teraz, bo dużo moich znajomych, którzy w ogóle się nie znają na tym, przychodzi i wiecie... Nawet same takie kartki już ręcznie robione, jeszcze z kwiatami, wiecie, takie 3D, już to podziwia. A jak im pokazuję takie różne pop-upy, to już w ogóle są w takim szoku, że nie dowierzają, że coś takiego się teraz robi. I nawet tu ostatnio kolega mojego męża był w takim szoku, że nawet miałam wrażenie, że bardziej się zachwyca od swojej żony. Więc wiecie, u mężczyzn, nie wszystkich, ale niektórych. No to wiecie, mało kto się interesuje takimi rzeczami, bardziej my kobietki, a on ewidentnie był też zachwycony, więc no, chciałabym sobie zostawić tą kartkę dla siebie, żeby jak ktoś przyjdzie pokazywać, co się teraz robi, co to jest ten mój scrapbooking, dlaczego aż tak mnie zachwyca i że właśnie coś takiego no teraz można stworzyć, fajnego, bo to jest coś, co ludzi zaskakuje. Więc też chciałam skorzystać z kolekcji, która gdzieś tam jest mi bliska, skoro ta kartka jakby zostaje u mnie. Więc sobie zrobiłam taką kartkę na pamiątkę tego, co kiedyś było bliskie mojemu sercu. Ja już wam nieraz wspominałam, więc ci, co ze mną są dłużej, wiedzą, że ja bardzo mm, lubiłam balet, że chodziłam na balet. Jest to coś, co zajmowało dużą część czasu w moim nastoletnim życiu. Więc stwierdziłam, że pójdę w taką delikatność, właśnie w tą kolekcję, gdzie będą baletnice. Chciałam, żeby te paletnice troszeczkę tak wyglądały podobnie do mnie wtedy. Ja jeszcze wtedy nie farbowałam włosów, miałam swoje naturalne, co prawda, ciemnoblond. Tutaj, no. Jedna baletnica jest jakby z przodu na karcie, druga w środku. No, zaraz zobaczycie. Więc tutaj w sumie korzystałam tylko z samych papierów i z. Wstążki oczywiście niezawodne old fashion ribbon, ten taki jasny, delikatny róż do tych papierów mi idealnie się nadał, żeby właśnie zawiązać kartkę, bo jednak ten element, wiecie, odstaje i wolałam sobie użyć tej wstążki. No i tutaj mam wycinanki właśnie z tego bloczku. Wam szybko przelecę dla tych, co nie znają, bo nawet jak pokazałam swoją kartkę, to ktoś mnie tam zapytał w komentarzu, jaka to kolekcja. Bo tak jednak jest mniej popularna, bo ona jest w jakiejś tam tematyce, tak? Więc nie wszyscy mogą ją znać, bo to trzeba się interesować najlepiej baletem albo tańcem, albo po prostu czymś takim. E, tu są napisy również z tego blotku, tak jak widzieliście. E, no i kolekcja. E, kolekcja, którą dostałam od Ani, za co bardzo jej dziękuję. I tutaj serdecznie Cię pozdrawiam. E, przydała mi się, bo jednak no. Do tych wycinawek musiałabym dobrać coś innego, a tak to mam cały komplecik, więc już to tak fajnie spójnie wygląda. No cudowne są te papiery, w ogóle ta kolekcja. I już to biorę na bok i pokazuję to, co myślę najważniejsze. Wybaczcie mi, że w ogóle tak Was długo trzymam i nie pokazuję, i znowu opowiadam, ale no, wiecie, chciałam, żebyście wiedzieli, o co chodzi, co to za warsztaty, no już przy kolejnych prezentacjach prac z tych samych warsztatów nie będę wam tak długo opowiadać, bo ci co mnie stale oglądają, już będą wiedzieć o co chodzi, ale wiecie na początek jednak chciałam wam popowiadać, dlaczego się w ogóle zdecydowałam na ich kupno. No i też właśnie o jakie chodzi, no bo nie wszyscy wszystko w internecie śledzą, więc no też chciałam wam wspomnieć o co w ogóle Chodzi i co to jest za cała seria takich warsztatów. I już nie przedłużając, pokazuję Wam to, na co czekacie. Jestem bardzo zadowolona z tego, co mi wyszło. Podoba mi się. I powiem Wam, że jak ją zrobiłam, to tą kartką bawiłam się kilka razy, otwierając, zamykając. No, fantastyczna sprawa. A wygląda tak. Tak tutaj jest. No ozdobiona. Jest też trójwymiarowo, oczywiście. Wymyślałam sobie taką kompozycję właśnie, żeby ta baletnica była tak w kwiatach i żeby latały motyle, no bo dla mnie balet kojarzy się z taką lekkością, delikatnością. Wiecie, no baleriny muszą być zwiewne, takie wiecie o co chodzi. Więc motyle jak najbardziej. I w sumie Użyłam tutaj takiego papieru, który już ma na dole kwiaty, specjalnie sobie go tak w ogóle poprzecinam, żeby to było tak fajne na środku. I tutaj nakleiłam sobie rameczkę z wycinanek z takimi listkami i jasnymi kwiatuszkami, i później użyłam sobie takich, właśnie różnych wycinanek, i tak staram się, żeby na przemian były białe z różowymi kwiatuszkami. Myślę, że to fajnie wyszło. Te motylki też są tak troszkę wiecie, podnoszone. Te skrzydełka mają tak wywinięte, żeby bardziej trójwymiarowo fajnie wyglądały. Tu jest ta piękna, delikatna wstążeczka. Tył wygląda tak. No Brakło mi tego samego papieru, ale też w sumie chciałam, żeby tak było, bo strasznie mi się podoba ten arkusz z tymi kwiatuszkami. No prześliczny jest, więc tył chciałam, żeby taki był mocno kwiatowy. Bo jednak takimi kartkami się wiecie, obraca z wszystkich stron zwykle, więc też chciałam, żeby ten tył był taki dopracowany. No i cóż, myślę, że zaglądamy do środka, bo tam jest właśnie cała bajka, cała niespodzianka dla osób, które otrzymają tego typu kartkę. Hmm. No to wiecie, myślimy, że prosta kartka, że tam będą tylko życzenia, i ktoś otwiera. A tu nagle, uwaga, pojawia nam się cała magia i mamy efekt. Wow, jeszcze wam raz tak pokażę, bo wyszłam chyba z kadru. I nagle ma zaskoczenie, że tu jest po prostu coś takiego, więc no. Strasznie mi się spodobała ta forma, taka ukryta, bo wiecie, tu mamy coś takiego w sumie też niespodziewanego do końca, bo wiecie, to się składa. To w ogóle była moja pierwsza kartka właśnie tego typu pop-up, więc taka trochę mało rozbudowana i wiecie, to też jest tak jak ta kartką, no to jest kartka do koperty, fajnie się mieści, a jak otwieramy, mamy trójwymiarową. No i w sumie obie formy mi się podobają. Bo ta jest może, no ta, ta ma swoje plusy i minusy i te w sumie same plusy, ale w sensie chcę wam powiedzieć o tym, jaka jest różnica, bo tu jednak jak on jest złożona, to nie wygląda efektownie, no nie? Znowuż jak się ją rozłoży, to postawimy i mamy śliczną ozdobę gdzieś tam w pokoju i to nam pięknie ozdabia. Mamy już coś to co wygląda, właśnie jak dekoracja, a nie jak kartka. Więc to jest o tyle fajniejsze. Znowuż tu, no jak, jak postawimy tak, no to zajmuje, no widzicie, sami troszkę więcej miejsca i troszkę to tak nie wygląda, już wiecie, jak ozdoba, no żeby sobie tak postawić. No niekoniecznie, ale znowu jak dajemy, no to ten przód jest też piękny, ozdobiony, i jednak. No, tutaj już widzimy, że tu będzie coś takiego innego, nietypowego. Spodziewamy się, że to nie jest zwykła kartka, już po tym wyglądzie. A tutaj wiecie, ktoś może myśleć, że to zwykła kartka otwiera, a to takie wow, no nie? Więc o tyle mi się ta forma też tak spodobała. I w sumie nie wiem, która bardziej, ale na pewno dalej będę robiła i tamte tego typu kartki, i właśnie te, bo strasznie mi się to spodobało. A sama forma okazała się bardzo prosta. I tu Wam teraz pokażę z bliska bo to jednak trzeba oglądać tak wiecie w pewien taki sposób żeby to wszystko wyglądało bo tak od góry jest zawsze inny efekt tutaj za to wtedy bardziej widzimy tą baletnicę gdzieś tam głębie a tak znowu to wygląda jakby ta baletnica była w tych kwiatach no podoba mi się jak to wyszło te motyle oczywiście fruwające wszędzie Tutaj, wiecie, też mi brakuje tych motyli, ale no nie dałoby się, bo by wystawały, więc no to nas troszeczkę ogranicza taka, taka forma. I oczywiście łabędź, no bo wiecie, balet zawsze mi się kojarzył z łabędziem, no jest to jezioro łabędzia i sprawy, więc tutaj postanowiłam naprzód sobie takiego dać. Zresztą ja bardzo lubię łabędzie. I właśnie napis piękne wspomnienia, bo no, dla mnie balet jest pięknym właśnie wspomnieniem, tak? Mojego jakby, tak jak mówiłam, nastoletniego Życia zajmowało to sporo mojego wolnego czasu. No i tak, i tutaj naklejałam sobie tą ramkę też z tych wycinanek. Właśnie w tym miejscu można sobie życzenia wpisać. A tutaj jeszcze też w sumie tak pokazywałam, co tutaj można jeszcze zrobić. To zrobiłam sobie też wycinanek taką małą kieszoneczkę. Tutaj na taga, ale właśnie w tym miejscu zamiast taga można włożyć na przykład banknot i pieniążki dać w takiej kartce. Czytam cokolwiek innego, jakąś karteczkę dodatkową, myślę. No, to już, co kto lubi. No, bardzo fajna forma, uważam. I, i właśnie ta dziewczynka tutaj. Mi się bardzo podobała, strasznie chciałam ją użyć, bo ja właśnie taki kolor mam naturalny, no taki wiecie, myśli jak większość Polek i identyczną bluzkę, nawet z takim samym tutaj no, dekoldem, no bo to jest taki klasyczny też w sumie strój, miałam na balecie taką czarną bluzkę i dlatego bardzo mi się skojarzyła ze mną, a tu już mamy taką wiecie, bardziej dojrzałą kobitkę. I mi się najbardziej spodobały z tych w sumie baletnic, balerin, które tam są. Aha, i tutaj jeszcze jak obracamy, to mamy. Balerinki, baletki, w sumie. Więc w tym też fajnie poobracać, żeby sobie wszystko zobaczyć. Też nam się pojawia tak z boku, żeby nie było pusto. I wiecie, to jest też ładnie wszystko oklejone. Eee, a z tyłu też jest papier właśnie oklejony. No tutaj tył tak już mniej ciekawie wygląda, dlatego tutaj jak ktoś obraca, lepiej żeby nie było jakichś napisów czy czegoś takiego. Ale w miarę te wycinanki z tyłu w sumie nie są dwustronne, ale mają taki delikatny wzorek, więc nie, nie najgorzej wyglądają, dlatego jeszcze mogą sobie takich użyć. No. no i to wszystko co dzisiaj chciałam wam zaprezentować bo i tak prezentacja jednej kartki a filmik tak długi no ale mówię no na pierwszym takim filmiku serii tych takich prac warsztatowych no to chciałam wam poopowiadać o co w ogóle chodzi więc mam nadzieję, że wytrwaliście i dajcie oczywiście znać co myślicie o tej kartce bo jestem strasznie ciekawa waszych komentarzy jak wam się podoba jak, jak to wyszło no i dajcie znać, czy też lubicie takie robić. Czy macie cierpliwość do takich rzeczy ja jestem strasznie, no wiecie. Teraz zachwycona tak tym wszystkim, że aż mi się chce dalej próbować. Kolejnych, no trochę pracy zajmuje, wiadomo, długo się to robi i trzeba się nawycinać z tych wszystkich wycinanek. No niestety, ale efekt jest naprawdę wow, i myślę, że wiele osób zaszokuje, także warto czasami siąść, szczególnie myślę dla dzieci, to jest też fajna forma, taka zaskakująca, ale myślę, że też dla wszystkich, no nie? Każdy gdzieś tam jak zobaczy taką niespodziankę w środku, to na pewno gdzieś tam się uśmiechnie i inaczej ta kartka wygląda, inne wrażenie zrobi niż taka zwykła z życzeniami, no nie? No i to na tyle już, co chciałam wam Pokazać. Mam trochę prac zrobionych, ale jeszcze nie mogę wszystkiego opublikować, więc musicie czekać. Ale jak tylko coś tam nagram, znowu już będę mogła pokazać, to oczywiście do Was przyjdę i się pochwalę, co tam u mnie znowu. Mam w sumie jedną kartkę, ale nie chcę wam pokazywać jej samej, bo jest na tyle prosta, że zrobię więcej. I wam pokażę też taką serię bo robię też kartki na te wyzwania na cudnej paczce, jak ktoś jest. Tam mamy serię takich wyzwań, gdzie co tydzień inną kartkę robimy. 52 kartki w ciągu roku, więc no, na razie zrobiłam aż jedną, bo jestem do tyłu, ale spokojnie na drobie, bo pomysły są. I też wiem, dla kogo te kartki chcę zrobić, więc i takie muszę wykonać i tak. I skorzystam po prostu z tych różnych tam rzeczy, które trzeba wykonać, bo tam albo korzystam z mapki, albo musi się znaleźć jakiś element, więc no też fajna zabawa. Polecam. No i już nie przedłużam, nie zatrzymuję. Dziękuję za wasze wszystkie komentarze. No i czekam na te pod tą kartką, tak jak mówię, bo jestem strasznie ciekawa waszej reakcji. Życzę wam dużo, dużo zdrówka w tym trudnym czasie. No i twórczego czasu. Pa, pa!